Dni powiatu kościerskiego obchodzone są co roku. Władze samorządowe promują w ten sposób nasz region. W niedzielę rynek tętnił życiem. Podczas imprezy swoje stoiska wystawili przedstawiciele placówek podległych starostwu, twórcy ludowi, działacze kaszubscy, leśnicy, wdycki park krajobrazowy, a nawet policjanci, którzy mówili o bezpieczeństwie podczas wakacji. Można też było porozmawiać z wielokrotnym mistrzem łucznictwa Leszkiem Słomińskim, a także spróbować tradycyjnych potraw kaszubskich, m.in. chleba ze smalcem. Dni powiatu mają promować przede wszystkim powiat kościerski. W zasadzie ciężko promować powiat u siebie, gdzie jest siedziba powiatu. Podejrzewam, że lepsza promocja by była, gdybyśmy to zrobili gdzieś w centrum albo na południu Polski, ale chcemy zaznaczyć, że powiat kościerski istnieje, rozwija się. Chcemy pokazać, co robi powiat kościerski, jakie placówki, jakie jednostki są związane z powiatem kościerskim i w ogóle przybliżyć mieszkańcom to, co dzieje się właśnie w ramach powiatu kościerskiego. Na scenie koncertowały lokalne zespoły muzyczne i folklorystyczne. Gwiazdami imprezy byli muzycy szantowi znani z festiwalu piosenki żeglarskiej Burczywas we Wdzyzach Kiszewskich. Na scenie jest przegląd zespołów i folklorystycznych. Jest zespół, który przyjechał z zaprzyjaźnionego powiatu nowotarskiego. Tak samo nasze zespoły również występowały w powiecie nowotarskim, kiedy były ich dni powiatu. Chciałbym zaznaczyć, że oni po raz pierwszy mieli w tym roku dni powiatu nowotarskiego. Tak jak powiedzieli, wzięli przykład z nas i robią te dni u siebie również. Nasza delegacja również tam uczestniczyła w tych dniach. W Ratuszu Miejskim otwarto wystawę pod tytułem Walory turystyczno-przyrodnicze powiatu kościerskiego. Będzie ją można zwiedzać do 11 lipca.